się nie zmieszczą. Jeden musi drugiemu ustąpić pierwszej. Jesteśmy na wyspie Procida, plaża Chiajolella. Tutaj mamy bardzo czyściutką wodę z plażą czarną, złocistą, posrebrzaną, z maleńkimi, srebrnymi kamyczkami. Ciriocello. E tam w głębi Ciriaccio. Mamy tutaj bardzo ciemny piasek w kolorze szaro-brunatnym, który bardzo się świeci. Taka czyściutka woda, że wszystko widać. Taki widok. Po lewej stronie jest plaża Gorzowskiego. Dzisiaj jest troszeczkę ludzi, jest to tylko wtorek, powiedzmy. Także na pewno w sobotę, czy w piątek, czy w niedzielę będzie bardziej tłoczno. Tutaj jest też bardzo fajnie, tak jak na tamtej plaży, bo jest w miarę płytko. Jak widać, odeszliśmy od plaży z 15 metrów, tak do 20 metrów. Praktycznie woda sięga niemalże do pasa. Także wspaniała plaża, rodzinna, z dziećmi, gdzie nie musimy się bać, że porwie je fala. Nawet pieski mogą sobie popływać. Mamma mia. No questo così ma... Jedzą go po prostu surowy. Jeżyk, tak? Riccio di mare. Właśnie wychodzimy z plaży del Postino, tuż obok. Tam za czarnymi skałkami znajduje się plaża, czyli Spiaggia dei Innamorati, czyli plaża dla zakochanych. Tu jesteśmy na plaży Silurenza. Chyba najbliższa plaża od portu. Port jest zawsze zaraz tam po prawej stronie. Tak szczerze mówiąc, tamte plaże były dużo fajniejsze. Ta jest bardzo zatłoczona, jest troszeczkę płytniej. Coś, pogoda zaczyna nam się psuć. Musimy iść jeszcze na punkt biegowy i później opuścimy wyspę. Innamorata, strasznie wieje wiatr. Pogoda się zmienia. Burzowy widok. Zapowiada się na niezłą burzę. Jestem na takim małym tarasie prywatnym. Schowaliśmy się po prostu, bo nie wiadomo jak to będzie. Teraz niestety wracamy na to, ale na szczęście przyjechał bus, bo ryzykowałyśmy zostać tutaj w górze, było strasznie, tak strasznie wiatr wiał, że mało co bus nie porywał do niżki, na dół poleciały, strasznie. Musiałam tu powrócić, bo czułam taki mały niedosyt, jak to przyjechać na wyspę i nie zobaczyć tych pięknych widoków. To jest przecież niemożliwe. Za chwilę wejdziemy do Palazzo di Avalos, jeden z najważniejszych budynków tutaj na Terra Morata z XVI wieku. 1830 roku pałac został przekształcony w więzienie. To jest jedna z pokoi więziennych. Nie można nazwać za bardzo, cel jest bardzo duży. Tu są jeszcze pozostałości ubrań i bud, łóżka. Idziemy na pierwsze piętro. Jesteśmy z jednej strony pałacu. To są cele
nie za głową. To było takie nocy. Jesteśmy na drugim piętrze, to znaczy na dachu, gdzie w ogóle nie powinniśmy tu wejść. Ale dzisiaj okazjonalnie pani zgodziła się, żeby nas tu po prostu zaprowadzić. Patrzcie. Idziemy w dół chyba w stronę plaży. Tu jesteśmy na następnym punkcie panoramicznym z Piazza dell'Asino. Jesteśmy na terenie Chiesa Santa Maria. To najpiękniejszy punkt widokowy na tej wyspie. Mamy słynne kolorowe domki. Coricella, kolorowe domki, które są wielkie. Jesteśmy tu na dole. Ja sobie zeszłam tymi schodkami od samej góry. Przeszłam się kawałek troszkę dalej. Od tylnej strony. Już w strefie kolorowych domków. Czas na obiad, tak? Jesteśmy w Locanda del Postino. Jest to taka niby restauracja, lokanda, gdzie widziałam, że ceny są o połowę mniejsze jak w restauracjach obok, a jedzenie wydaje się być dobre. Wzięłam sobie sałatę z owocami morza, małe piwo, za które zapłacę 15 euro. Wyspa jest niewielka, także jest tu kilka rzeczy do zobaczenia. Na pewno nie wolno przegapić zabudowań z XVI wieku Vacello. Mieszkają tu ludzie, także są w bardzo dobrym stanie. Jesteśmy w środku starego budynku z XVI wieku. Panuje to fajny chłodek, także tak w środku to mniej więcej wygląda. Najlepszym środkiem lokomocji na pewno będzie tutaj skuter. Najpopularniejszy środek tutaj na wyspie. Czerwony busik. Halui. W samym mieście jest bardzo duży ruch. Uliczki wąskie. Nie można przejść prawie. Przejazd jest nieraz prawie niemożliwy. Teraz przejedziemy się kawałeczek właśnie po uliczkach Rocida z busikiem. Jak widać są bardzo wąskie te ulice.